W dniu dzisiejszym na hali Gwardii w Koszalinie odbywają się testy sprawnościowe dla kandydatów na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej w Koszalinie. Kandydaci przejdą 4 etapy testów sprawnościowych. Jeden z takich najtrudniejszych etapów jest ławeczka harwacka. To test na wytrzymałość. Polega na wchodzeniu i schodzeniu na 30-centymetrową ławeczkę przez 180 sekund. Bardzo trudne ćwiczenie, bardzo wyczerpujące. Wielu kandydatów tego ćwiczenia nie zalicza. Obecnie na sali ćwiczy 7 osób, chociaż pierwszy etap naboru, a więc złożenie dokumentów, przeszło 10 osób. Na dzisiejsze testy zgłosiło się 7 osób, 3 panie oraz 4 mężczyzn. Te wszystkie osoby, jeżeli przejdą pozytywnie dzisiejsze testy, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Po rozmowie kwalifikacyjnej jest jeszcze trzeci etap, czyli wyłonienie kandydata na aplikanta Straży Miejskiej w Koszalinie. Te wszystkie osoby starają się o jeden etat. Na chwilę obecną zatrudnimy jednego aplikanta. Jeżeli spełni nasze wymagania, wówczas po rozmowie kwalifikacyjnej myślę, że do końca miesiąca września zostanie wyłoniony kandydat, który zostanie zatrudniony w Koszalińskiej Straży Miejskiej. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.